zdarzenia doszło w niedzielne popołudnie. Służby ratunkowe dostały zgłoszenie, że w jednym z budynków przy ulicy Sienkiewicza mężczyzna chce popełnić samobójstwo. Na miejsce zadysponowano służby ratownicze. Z informacji, jakie ratownicy uzyskali od świadków, wynikało, że mężczyzna chciał skoczyć z balkonu znajdującego się na 6. piętrze budynku. Policjanci na balkonie zastali wzburzonego mężczyznę. Młody człowiek po rozmowie z funkcjonariuszami powrócił z balkonu do mieszkania, a następnie mundurowi przekazali go pod opiekę wezwanego na miejsce zespołu ratownictwa medycznego, poinformowała aspirant Sylwia Kowalewska, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Malborku.